Dzień dobry, witam się z wami 19 czerwca, tym razem nie z pokoju, a z ze studia Centrum Misji Ewangelizacji, gdzie pracujemy właśnie nad wakacyjnym programem dla dzieci, lekturki z Bożej Chmurki. A w, modl w modlitewniku z Biblią na co dzień czytamy dziś hasła z księgi proroka Michała: Biada tym, którzy leżąc na swych łożach, obmyślają zbrodnie i knują zło, a gdy świta poranek, popełniają je, gdyż jest to w ich mocy. I z Ewangelii według Mateusza, z dwudziestego rozdziału. Jezus mówi: Wiecie, ich, i, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samo, samowolnie. Nie tak ma być między Wami, ale ktokolwiek by chciał być między Wami wielki, niech będzie sługą Waszym. Nasze naturalne skłonności kierują nas w stronę dominacji nad rzeczami i osobami. Już w ogrodzie Eden, kiedy Bóg stworzył człowieka, dał mu panowanie nad ogrodem i wszystkimi jego mieszkańcami. Człowiek, skuszony jednak chęcią władzy, posiadania wiedzy równej Bogu, wyciągnął rękę po więcej. Od tego momentu chęć dominacji stale przeplata się przez życie człowieka. Bóg mówi do Ewy wypędzonej z raju, że mąż będzie nad nią panował. Potem wśród ich synów zazdrość i poczucie niższości Kaina w stosunku do Abla doprowadza do bratobójczej tragedii. I kiedy prześledzimy kolejne karty Biblii, dostrzeżemy, że żądza władzy i chęć bycia ponad innymi jest powszechną pokusą kolejnych pokoleń ludzi. Chcemy być górą. Chcemy sami decydować nie tylko o własnym życiu, ale najchętniej wpływalibyśmy na życie innych. Kochani, ale wiecie, co jest najciekawsze że Bóg daje nam taką możliwość. Tak, dokładnie tak. Bóg daje człowiekowi tę moc sprawczości, że może decydować o ludzkim życiu. Wiecie, jaki jest jednak problem, że człowiek jest tak zakompleksiony, że nie potrafi tej mocy dostrzec. Dlatego sięga po władzę i próbuje górować nad innymi. Tymczasem Jezus w nowotestamentowym haśle dzisiejszego dnia mówi nam, gdzie tkwi ludzka siła decydowania o życiu drugiego człowieka. To nie knucie przeciw drugiemu i wykorzystywanie swojej pozycji czy wpływów, aby osiągnąć własną korzyść. To Twoja siła wpływania na życie innych, to moc miłości i dobroczynności. Jezus mówi: Jeśli chcesz być między innymi wielki, stań się sługą. Jeśli chcesz mieć wpływ na życie innych ludzi, zrób coś, aby ich życie stało się lepsze. Ludzie od wieków popełniają ten sam błąd, stając przeciwko sobie i walcząc ze sobą, zamiast sobie pomagać i się wspierać. W efekcie? Świat jest pełen niepokoju, nierówności, biedy, cierpienia i rozczarowań. A mógłby być tak piękny, gdyby każdy dał drugiemu człowiekowi tyle miłości i wsparcia, ile jest w nim zazdrości i poczucia niższo niższości. Pewien hinduski poeta i filozof, laureat pierwszej nagrody Nobla dla Azjaty, Rabindranath Tagor, powiedział, spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć, i zobaczyłem, że służba jest szczęściem. Jeśli pragniesz w swoim życiu prawdziwego szczęścia, nie osiągniesz go poczuciem wyższości nad drugim człowiekiem, nie osiągniesz go też władzą, bo prawdziwe szczęście mnoży się, kiedy dzieli się je z innymi ludźmi. Rozejrzyj się, jak wiele osób wokół ciebie potrzebuje służby Twojego uśmiechu, Twojego dobrego słowa, Twojego zainteresowania, Twojego wysłuchania, Twojego wsparcia, Twojej pomocy. Jestem przekonana, że jest ich o wiele więcej niż tych, którzy potrzebują Twoich pieniędzy. Na koniec jeszcze wiersz, który niech będzie motywacją i inspiracją do pozytywnego wpływania na ludz ludzkie życie. Kimkolwiek jesteś tabito, wstań. Słyszysz, Pan woła do ciebie. Powstań i popatrz wokoło. Tu człowiek niedołężny i samotny. Tu słabe dziewczę zwiedzione goryczą zawodu. Tu młody człowiek na drodze niewiary w sens życia. Szuka po omacku i błądzi. Tam ludzie strudzeni i znękani bólem. Tam wyglądają pomocy ginący rozpaczy. Tam zgasło słońce. Tli się jeszcze jednak iskierka nadziei. Oni pragną dotyku ciepłej dłoni. Oni chcą usłyszeć rytm miarowy gorącego serca. Oni oczekują serdecznego słowa płynącego z wiary głębokiej. Czy widząc to, możesz odpocząć? Czy możesz nie nieść pomocy? Pan Cię wzywa, on wśród tych bliźnich. Czeka na ciebie. Amen. Życzę Wam, drodzy, dobrego dnia. Zostańcie z Panem Bogiem.